Cześć, cześć, witajcie na kolejnym webinarze tutaj u nas CyberFolks, webinarze WordPressowym. Słuchajcie, dajcie znać w pierwszej kolejności tutaj na czacie, czy nas widać, czy słyszycie mnie, ponieważ upewnimy się najpierw, czy wszystko jest OK. I widać, słychać. Dobra, dzięki wielkie za potwierdzenie. Dzisiaj jest ze mną Marcin Krzemiński. Cześć, cześć Marcin. Cześć, cześć, witam. Witam Jest ciebie, witam też, wszystkich. dobra. Dajcie znać, czy też Marcina słyszycie, czy wszystko jest OK. I dzisiaj Marcin poprowadzi webinar na temat zarządzania WordPressem bez używania panelu administracyjnego, czyli poprzez tak zwane WP CLI. I ja tylko organizacyjnie powiem Wam tyle, że webinar jest oczywiście nagrywany, on będzie opublikowany na naszym YouTubie za jakiś czas, tak? Za to będzie prawdopodobnie gdzieś tak za 2 tygodnie, coś takiego. I także będzie można obejrzeć, jeżeli tutaj musielibyście wyjść w trakcie tego webinaru. Druga sprawa jest taka, że no Marcin będzie pokazywał tutaj nas na swoim ekranie pewne rzeczy, także możliwe, że nie będzie w stanie tak cały czas śledzić tutaj na czacie waszych pytań. Także oczywiście pytania możecie tutaj wpisywać czy wasze komentarze. Ja będę śledzić wasze pytania i notować na boku, także pod koniec tego webinaru spróbujemy odpowiedzieć. No jeżeli nie na wszystkie, to przynajmniej na część waszych tutaj pytań czy uwag. No i myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o takie kwestie organizacyjne, także nie będę już tutaj przedłużać i przekażę pałeczkę Marcinowi. W takim razie. Okej, okay. Dobra, no to witam Was jeszcze raz serdecznie. Dzięki Magda za wprowadzenie, dzięki za zaproszenie. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać i widać. Tak jak Magda wspomniała wcześniej, ja będę się skupiał na moim głównym ekranie, gdzie nie widzę całego okienka z czatem, więc Magda będzie zapisywała wszystkie pytania. Gdyby coś było nie tak, to po prostu Magda mi przerwie i dasz mi znać, żeby coś poprawić, jeśli chodzi o dźwięk, czy gdyby czegoś nie było widać, albo coś byłoby niewystarczająco widoczne, to mogę zwiększyć jeszcze rozdzielczość ekranu. A na razie z tego co rozmawialiśmy wstępnie przed pójściem live, że tak powiem, to wszystko się zgadza. Więc ja Wam dzisiaj opowiem o cudownym narzędziu, które nazywa się WP CLI. I jakby postanowiłem w związku z tym przygotować sobie takiego mema, i na którym Drake zdecydowanie mówi nie, jeśli chodzi o panel administracyjny, natomiast jak najbardziej jest zadowolony z tego, żebyśmy używali właśnie WP CLI z poziomu terminala, czy z poziomu wiersza poleceń, i to jest tak naprawdę nasz cel na dzisiaj. Kim jestem ja? Jestem przede wszystkim praktykiem WordPressa. Z WordPressem jestem związany od 2006 roku, czyli od wersji 2.0.2, jak to sprawdzałem jakiś czas temu, czyli tak naprawdę cztery duże wersje, że tak powiem, za mną. Jestem współorganizatorem WordUpu w Poznaniu wspólnie z Magdą i jeszcze z jedną osobą współorganizujemy WordUp w Poznaniu. Jeśli mieliście okazję być na jakimś naszym spotkaniu, to super, się z tego cieszę. Będziemy organizowali pewnie jakieś spotkanie, jedno lub dwa w tym roku. Na razie jeszcze się nie złożyło, bo jesteśmy zapracowani. Miałem też okazję organizować WordCamp Poznań. Udzielam się jako prelegent prowadzący na WordUpach i WordCampach w Polsce. Jestem też autorem e-booka o WP CLI, o którym też opowiem troszeczkę, ale to później. Na razie będziemy się skupiali na konkretach i na tym, tak naprawdę, co WP CLI może Wam dać w kontekście WordPressa. Zawodowo jestem związany z firmą X5 jako team leader. Zajmuję się tam przede wszystkim WordPressami i e-commerce'ami, a w kontekście e-commerce'a jest to Shopify i BigCommerce. Prywatnie jestem ogromnym fanem żużla. To taki dziwny sport, gdzie jedzie się w lewo, a skręca się w prawo. Więc jeśli są jacyś fani Speedwaya na czacie, to dajcie znać. A my zaczynamy z tematem. Jeśli chodzi o agendę, to prowadzenie mamy już za sobą. Zarządzanie WordPressem jak Drake, czyli omówimy podstawowe zagadnienia, pokażę Wam, jak zainstalować WP CLI, składnia poleceń, lista podstawowych możliwości, przykłady użycia, a także małe podsumowanie na koniec. Wśród przykładów użycia pokażę Wam, jak używać WP CLI na hostingu CyberFolks. Połączymy się przez SSH i pokażę Wam, jak zainstalować tam WordPressa. I
Oczywiście też część pokażę na swoim lokalnym komputerze. No właśnie, jak, w jaki sposób zarządzać WordPressem, tak, bez panelu administracyjnego. Wiersz poleceń. Czym jest wiersz poleceń? Czyli z angielskiego CLI, Command Line Interface. Jest to miejsce komunikacji z komputerem tak naprawdę, czyli jakby możecie w telefonie włączyć sobie asystenta głosowego i wydać polecenie. No to zamiast, jakby jeśli chodzi o CLI, to zamiast jakby komend głosowych wydajemy te komendy w postaci tekstu i komputer na nie reaguje w odpowiedni sposób. I czego używaj do komunikacji z tym komputerem, tak? Pod Windowsem dosłownie jest taki program o nazwie Wiersz Poleceń. Dodatkowo jest też, z nowszymi wersjami Windowsa pojawiło się takie rozwiązanie jak PowerShell. Jeśli ktoś chce czegoś więcej, tak naprawdę to może sobie zainstalować narzędzie o nazwie Commander. Jeśli korzystacie z Gita, to może macie Git Basha, jest też coś takiego jak Hyper. Na Ubuntu i wszystkich tych Linuxach jest po prostu program o nazwie Terminal. Na macOS też mamy Terminal, iTerm2, a także ostatnio pojawiło się narzędzie o nazwie Warp. Ja będę pokazywał swoje, te przykłady, które ja będę pokazywał w moim przypadku, jakby jeśli będę działał z mojego lokalnego komputera, to będzie pod macOS i iTerm2. Natomiast na CyberFolks, jak się zalogujemy, to po prostu będzie to wersja Linuxowa, ale też, tam też się połączę z iTerma. I teraz, jak wyglądają komendy wiersza poleceń tak naprawdę? To, co tutaj widzicie, to, co tutaj w tym miejscu widzicie, no to jest jakby wycinek, kawałek wiersza poleceń i w tym przypadku wydałem polecenie ls, czyli polecenie, które listuje zawartość plików w folderze, w którym się znajdujemy. Jak widzicie, jest to, jeśli dla tych, którzy znają dobrze strukturę WordPressa, to jak widzicie, jest to właśnie folder, w którym znajdują się pliki typowego WordPressa, którego możemy sobie pobrać z WordPress.org. I podstawowe polecenia, które ułatwiają nam poruszanie się w terminalu, jest ich kilka. Tak naprawdę z tej listy wyróżniłbym przede wszystkim ls oraz ls z tymi dwoma flagami, czyli ls-a i ls-al. Dodatkowo polecenie mkdir, czyli make directory, stwórz katalog, a także cd i nazwa katalogu, czyli change directory, czyli wchodzimy do danego katalogu. Jeśli chcemy wyjść z danego katalogu, to robimy po prostu polecenie cd spacja i podajemy dwie kropki. Myślę, że warto też znać polecenie pwd, czyli print working directory, co to polecenie pokazuje nam, w jakim aktualnie w folderze się znajdujemy. Kopiowanie cp mv do jakby zmiany nazwy plików lub przenoszenia plików między folderami, rm, usuwanie plików i folderów i cat. To jest fajne polecenie, które nam pokazuje zawartość danego pliku na ekranie. Teraz wam pokażę, jak to wygląda u mnie. Czyli domyślnie, jak sobie odpalicie terminala, to zazwyczaj on ląduje w waszym folderze domowym. Czyli jak teraz, jak sobie wpiszę pwd, to jestem w folderze users Martin, tak? I przejdę sobie teraz do folderu ze stronami, którego używam. I teraz jak sobie zrobię pwd, to mam users Martin size private, tak? I teraz jak sobie wylistuję, to mam tutaj jakieś foldery, jakieś projekty, z którymi się też, że tak powiem, bawię, bądź też nad którymi pracuję. Natomiast jeśli sobie zrobię komendę ls-a, to mam to w liście, która pokazuje mi też ukryte pliki. Natomiast jeśli sobie zrobię ls-al, to nam pokazuje to w takiej bardzo dużo lepszej formie listy, łącznie z tym, ile dany folder lub plik zajmuje miejsca. I teraz jeśli chciałbym sobie utworzyć folder, to sobie robię mkdir, CyberFolks na przykład. Już istnieje, więc jak widzicie, wczoraj sobie to testowałem, więc jeśli też ten terminal nie jest taki, jest, że tak powiem, odporny na tego typu zagrywki ze strony użytkownika, więc jeśli folder istnieje, no to po prostu nam zwróci komendę. Natomiast jeśli chcielibyśmy sobie użyć na przykład, nie wiem, temporary TMP, teraz chciałbym sobie wejść do tego folderu z change directory TMP, jak sobie wylistuję, to ten folder jest pusty, tak?
mogę sobie wyjść z tego folderu, czyli CD, i wychodzę do góry. I teraz jak sobie wejdę CyberFolks, też ten folder jest pusty, tak? Czyli tak to wygląda, jeśli chodzi o te podstawowe komendy. Jeszcze było coś takiego jak cat. Cat też nam się przydaje. Załóżmy, żebym sobie stworzył plik index.html, czyli bym sobie wpisał hello world i sobie stworzę plik index.html. I teraz jak sobie zrobię cat index.html, to wyświetli mi taką informację, że plik index.html zawiera taki tekst, tak? Oczywiście mógłbym ten plik otworzyć sobie też w przeglądarce i zobaczyć, jak on ma zawartość. Natomiast ja tutaj nie mówię tylko o plikach HTML, bo możemy sobie podejrzeć pliki tekstowe, możemy sobie podejrzeć pliki PHP i tak dalej. Więc jest to polecenie bardzo przydatne, na przykład jeśli chcielibyście sobie zobaczyć zawartość pliku wp-config, aczkolwiek wp-cli jest lepszym rozwiązaniem, jeśli o to chodzi. Widzę, że coś jest nie tak z dźwiękiem. Dźwięk idzie z mikrofonu, z tego co widzę. Jeszcze raz sprawdzę, ale mam ustawiony mikrofon. Ale dobra, słuchajcie, jeszcze raz. Dajcie znać, czy teraz jest OK. Raz. Dajcie znać, czy jest lepiej. Przełączyłem teraz się na inny mikrofon, bo to jest dziwne, że jedne osoby mówią, że jest OK, a inne nie. Dobra. Odstawiam ten mikrofon na bok i w takim razie będziemy jechali dalej. Odpalam prezentację. I bardzo fajny skrót klawiaturowy, który się przydaje w terminalu, to jest Ctrl-R, dzięki czemu możemy wyszukiwać sobie w historii, tak? Pokażę wam to być może później. No i oczywiście WordPress WP CLI, tak? Czym jest WP CLI? Jest to darmowe narzędzie, dostępne na wszystkie popularne platformy systemowe, to jest bardzo ważne. Czyli jest to projekt open source, jest to zestaw poleceń pozwalających nam na zarządzanie WordPressem i celem jest stworzenie kompletnej alternatywy dla panelu administracyjnego WordPressa, czyli tak naprawdę możecie robić wszystko bez konieczności logowania się. Oczywiście jest tutaj jedna ważna rzecz, no jakby ciężko tworzyć posty, tak, czyli ciężko tworzyć bloki gutenbergowe z poziomu WP CLI i to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę, no, która nie jest fajna i nie jest przede wszystkim użyteczna, natomiast do wszystkich innych rzeczy jak najbardziej WP CLI warto wykorzystywać. I przez to, że nie musimy używać przeglądarki, tak, czyli nie musimy się logować, nie musimy przeklikiwać się pomiędzy poszczególnymi elementami panelu WordPressa, no to po prostu zyskujemy dużo czasu. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat projektu, to po prostu możecie sobie go wygooglać albo wejść bezpośrednio na stronę wp-cli.org, tak? Jeśli chodzi o instalację, no to potrzebny jest nam PHP w wersji 5.6+. No w dzisiejszych czasach raczej wszyscy mają już nowszego PHP, a zazwyczaj spotyka się minimalną wersję, czyli 7.4. Możliwość uruchomienia PHP z poziomu wiersza poleceń, czyli w terminalu możecie sobie wywołać komendę php-v. Jeśli widzicie coś podobnego do tego, co ja mam tutaj, u siebie na ekranie, to znaczy, że jest OK. Dodatkowo musicie też mieć możliwość uruchomienia MySQL-a z wiersza poleceń, czyli MySQL-V, jeśli widzicie coś podobnego, tak jak tutaj mam na ekranie, ja akurat mam MariaDB lokalnie zainstalowany, u Was może to być MySQL i jeśli chcecie wyjść, to po prostu exit. No i dodatkowo WordPress w wersji 3.7+, więc no myślę, że teraz też jakby ten wymóg jest jak najbardziej spełniony, tak? Jeśli chodzi o instalację pod systemem opartym o platformę Unixową, czyli Mac OS, Linux i tym podobne, no to generalnie sprowadza się to do pobrania pliku, nadania mu odpowiednich uprawnień i umieszczenia go w odpowiedniej lokalizacji. Jeśli ktoś korzysta z Mac OS, to polecam taki menedżer pakietów, który się nazywa Homebrew.
Przez Homebrew też możecie sobie to zainstalować jedną komendą, jakby, czyli to wszystko wykona się za Was. Pod Windowsem ta instalacja wymaga dwóch dodatkowych kroków, czyli przykładowo w lokalizacji WP na dysku C WP CLI utworzycie sobie plik wp.bat i musicie mu wrzucić takie polecenie do środka i następnie ustawić zmienną, dodać ścieżkę do tego pliku w zmiennej środowiskowej path. To generalnie jest wszystko opisane na stronie WP CLI, więc jeśli mielibyście jakiekolwiek problemy z instalacją, to odsyłam Was do oficjalnej strony. Natomiast jeśli macie stronę hosting na CyberFox, no to WP CLI jest tam już dla Was zainstalowane, nie musicie nic z tym robić. I oczywiście zaraz za chwileczkę Wam pokażę, jak to można zrobić. Składnia poleceń, jeśli chodzi o WP CLI. Jeśli zainstalowaliście WP CLI na komputerze, to jest on dostępny z poziomu komendy WP i następnie podajecie mu moduł, jakim chcecie zarządzać, czyli w tym przypadku plugin i chcecie go zainstalować, czyli WP plugin install i podajecie mu następnie nazwę pluginu, który chcecie zainstalować i możecie mu też dodatkowo podać flagę activate, dzięki czemu będziecie od razu mogli ten plugin włączyć, nie tylko zainstalować, tak? Ważne jest, że w przypadku właśnie polecenia związanego z pluginami czy z motywami, ważne jest ustawienie, jakby posługiwanie się slagiem, tak? Slag jest nam dobrze znany, jeśli chodzi o WordPressa, ponieważ jest to po prostu przyjazny adres, natomiast wtyczki i motywy, które znajdują się w oficjalnym repozytorium, też mają swoje przyjazne adresy i zaraz Wam pokażę, w jaki sposób pobierać tego slaga, tak? Bo albo możemy sobie wejść po prostu na WordPress.org i z poziomu plugins wejść w konkretną wtyczkę i jak widzicie tutaj mamy Contact Form 7 i po prostu to jest ten parametr, który podajemy, na, jeśli chodzi o instalowanie wtyczek. Możemy też oczywiście wyszukiwać wtyczki, czyli WP Plugin Search i wtedy podajemy mu frazę, jaka nas interesuje. W tym przypadku jest to Contact Form i jak widzicie tutaj też jakby strona z wynikami wyszukiwania zwraca nam też kolumnę slag i właśnie tutaj stąd możemy sobie ją pobrać i na tej podstawie zainstalować wtyczkę. I teraz pokażę Wam listę, taką subiektywną listę takich podstawowych modułów, które warto znać i z nich przede wszystkim myślę, że WP Post, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy sobie pominąć, aczkolwiek czasami się to przydaje, żeby pobrać informacje na temat danego posta, kto jest jego autorem, bądź też wszystko nie autorem, znaczy tak, autorem, bądź też na przykład wyłączyć dany post, tak? Załóżmy, że chcemy zmienić jego widoczność albo chcemy ustawić mu hasło i tak dalej, to jak najbardziej z poziomu tej komendy WP post możemy to zrobić. I teraz jeszcze, zanim zaczniemy, to jak szukać pomocy, tak? Jeśli chcielibyśmy sobie odszukać pomoc na temat tego, jakie wsparcie mają motywy, no to po prostu wydajemy polecenie WP, help i potem podajemy mu moduł. W naszym przypadku będzie to theme. Jeśli chcielibyśmy wyszukać pomoc dla pluginów, to podajemy mu WP help plugin i tak dalej, tak? Natomiast jeśli chcemy zobaczyć, jak wygląda składnia bez dodatkowego jakby opisu i wytłumaczenia, to możemy wpisać polecenie WP theme i po prostu zatwierdzić enterem i dzięki temu dostaniemy całą listę wszystkich jakby tych komend, które wchodzą w ten moduł razem z parametrami i tutaj ważna informacja jest taka, że parametry, które są wymagane, są oznaczone w nawiasach strzałkowych, natomiast te, które są opcjonalne, są w nawiasach kwadratowych. Instalacja WordPressa, która trwa 90 sekund, mogłaby wyglądać właśnie w ten sposób, tak? Czyli w pięciu krokach możemy zainstalować sobie WordPressa. Spróbujemy teraz
Spróbujemy sobie teraz to zainstalować, tak? Czyli jestem w folderze CyberFolks u siebie na dysku, sobie odpalę lsal, mamy tutaj ten plik index.html, usunę go sobie poleceniem rm, jeszcze raz lsal pusto, czyli wp-core-download. Jest to polecenie, które pobiera nam core WordPressa i dodatkowo podajemy mu flagę locale, dzięki czemu pobierze nam od razu tłumaczenia polskie. I jak sobie teraz wykonam lsal, to jak widzicie, mam tutaj już pobranego WordPressa, od razu się rozpakowało, wszystko nie musimy w ogóle tego jakby rozpakowywać, wchodzi gdzieś do folderu i tak dalej. Następnie w związku z tym, że jest to świeża instalacja, nie mamy tutaj pliku wp-config, tak? Czyli teraz musimy sobie stworzyć ten plik i służy do tego komenda wp-config create. I wymagane są tutaj trzy parametry: DB name, DB user, a także DB password. U mnie na lokalnym komputerze hasło i user to jest root. Natomiast baza danych w tym przypadku, no to może być nazwa waszego projektu. Fajną flagą jeszcze jest DB prefix i możemy sobie go ustawić na jakąkolwiek losową nazwę. Tutaj kłaniają się kwestie bezpieczeństwa. Więc jak sobie to odpalę, to jak widzicie, po poprawnym wykonaniu mamy informację, że plik wp-config został utworzony. I teraz jak sobie zrobię ls-al, no to jak widzicie, w tym miejscu mamy informację, że ten plik został utworzony. Teraz w związku z tym, że jestem na swoim lokalnym komputerze, to nie muszę tworzyć w ogóle bazy danych. Teraz mamy tylko informację, że plik wp-config został skonfigurowany i znajdują się w nim dane do utworzenia bazy danych i przy pomocy wp-db-create, czyli już polecenia z palety wp-cli, możemy sobie stworzyć bazę danych i jak widzicie, baza danych została utworzona i teraz jakbym sobie odpalił narzędzie, którego używam do baz danych, to jak widzicie, jak sobie odpalę tutaj, to mam na samej górze CyberFox, tak? Jak sobie to odpalę, to na razie jest to pusta baza danych, ponieważ instalacja jeszcze nie została odpalona, więc możemy sobie odpalić wp-core install i polecam Wam odpalić to z flagą prompt, dzięki czemu nie będziemy musieli mu podawać 7 różnych argumentów, tylko zostaniemy po prostu poproszeni w każdej linijce o odpowiedni parametr, tak? Czyli teraz zostajemy poproszeni o adres, pod jakim będzie uruchomiona ta strona. Ja sobie tutaj wpiszę localhost 8080. Zaraz Wam powiem dlaczego. Site, no to nazwijmy sobie to CyberFolks, CLI, admin Marcin 3.1. Hasło można zostawić puste. Jeśli zostawicie w ogóle zrobiłem chyba literówkę w swoim imieniu, ale nieważne. Próbuję też patrzeć na czat co chwilę, żeby tam ewentualnie coś wyłapać. Wracając do tego pola hasło, jeśli go nie podacie, to na koniec zostanie Wam wygenerowane i zaprezentowane na ekranie. Hasło e-mail. Możemy podać, że chcemy wersję polską. Skip, e-mail yes. I jak widzicie, została utworzona instalacja WordPressa, ja sobie to odświeżę i są tutaj widoczne te podstawowe tabele, jeśli chodzi o WordPressa. Nie wiem, czemu nie zostało hasło nam tutaj podane, ale to oczywiście możemy naprawić też przy pomocy wp-cli, robiąc wp user list, możemy sobie wylistować użytkowników, i możemy mu zmienić hasło, na przykład wp user. Teraz jak sobie wpiszę update, to mogę mu podać ID i user podkreśnik pass równa się Marcin. I hasło zostało zmienione. I teraz jak sobie odpalę wp server, co jest bardzo fajną i przydatną komendą, nie musicie sobie instalować serwera HTTP na swoim komputerze, typu, nie wiem, Apache czy Nginx i tym podobnych. Serwer jest zbudowany tak naprawdę, PHP-owy serwer jest zbudowany samego PHP, a wp-cli po prostu korzysta z tego. I teraz jak ja sobie odpalę localhost 8080,
No to widzicie, że mam tutaj zainstalowanego WordPressa. Tak, mogę sobie wejść do WP-bina. OK, nie działa. Dlaczego? WP-login. To też jest live coding, więc coś może nie działać. Być może przez tą lokalną. Login PHP. Nie działa, to też możemy naprawić. Coś jest nie tak z tym serwerem, nie wiem, działało to wcześniej. Dobra, zrobimy to inaczej. Zaparkuję sobie tutaj dobra, i teraz sobie zaparkowałem domenę. Więc w teorii to powinno zadziałać. Tylko teraz jeszcze jak sobie odpalę get home, widzicie, że adres w związku z tym, że ustawiłem wcześniej na localhost 8080, no to w momencie teraz jakbym sobie odpalił, w związku z tym, że u siebie mam na komputerze możliwość ustawienia virtual hostów na do folderu podpięcia cyberfolks.test w moim przypadku, no to by mnie przekierowało na localhost, a tego nie chcemy. Więc musimy sobie odpalić jeszcze search relays. I sobie zrobimy localhost 8080 na cyberfolks.test all tables search relays. A, jest HTTPS, sorry. To tego nie znalazł żadnych. Dobra. Jak widzicie, zostało znalezionych i zamienionych 5 miejsc w tabeli options, post, a także users. I teraz tutaj sobie odpalę. To działa. A WP-admin działa. Też działa. Dobra. I teraz jeszcze sobie wrócimy w WP user list, bo tam zrobiłem literówkę w swoim imieniu. Więc kopiujemy sobie to, Marcin. I jesteśmy w WordPressie, tak? Tak więc, tak to wygląda, jeśli chodzi o instalację na dysku lokalnym. Teraz sobie przejdziemy do hostingu i Wam pokażę, jak to zrobić na serwerze CyberFolks. Zanim to zrobimy, to Wam pokażę przede wszystkim, jak sobie uruchomić SSH. Jak zalogujecie się do Direct Admina, to po lewej stronie macie coś takiego jak port SSH i tutaj ja w tym momencie, w związku z tym, że mam to włączone, to mam już informację, że jest to aktywne i jak klikniecie sobie na tą nazwę port, na ten port z informacją aktywny lub nieaktywny, no to możecie sobie tutaj kliknąć, ja w tym momencie mam już włączone, więc jest komenda tutaj, czy też komunikat na zielono i macie tutaj informację, jaki jest host, na jakim porcie, jaki jest użytkownik, natomiast hasło jest takie samo jak do panelu Direct Admina. W taki sposób możecie się połączyć. Ja już jestem połączony do swojego serwera, więc jak sobie zobaczycie teraz ten prompt, czyli ta informacja, gdzie ja się znajduję, różni się od tego, jak mam to skonfigurowane lokalnie, ponieważ prompt na serwerze CyberFolks jest po prostu inny, tak? Zresztą ja u siebie używam ZSH, a na CyberFolks mamy Basha. Więc jak sobie zrobię PWD, to jak widzicie jestem w katalogu domains wpslidemo.cfolks.pl. Jestem w folderze HTML. Jak sobie zrobię CD, to jestem w tym momencie w swoim folderze domowym i jak wejdę w domains, w związku z tym, że wcześniej sobie po prostu sprawdzałem, jak to działa, czy jest wszystko OK, to była tutaj widoczna jeszcze ta stara domena, natomiast teraz jest widoczna tylko ta moja główna domena, która jest stworzona razem w momencie, kiedy zakładamy konto. Więc teraz sobie możemy
Możemy sobie wejść do panelu, i sobie dodać jakąś domenę. Żeby to zrobić, to w ustawieniach podstawowych, tutaj gdzie mamy sekcję serwer www i domeny, sobie wchodzimy ustawienia domen lub dodaj kolejną domenę. Możemy sobie ją nazwać demo serforworks.pl. Domena została utworzona. Jak sobie teraz przejdziemy na stronę główną, to będziemy mieli możliwość wybrania jednej z domen, którą mam u siebie na koncie. Ja sobie wejdę w tą domenę. I teraz dobrze by było, żebyśmy sobie jeszcze SSL-a zrobili, więc klikamy certyfikat. I sobie wybieramy utwórz własny certyfikat, darmowy Let's Encrypt. Te ustawienia możemy zostawić takie, jakie są. Zapisz certyfikat SSL. OK, możemy ustawić przekierowanie. To chwileczkę potrwa, więc ja sobie w międzyczasie na boku zainstaluję tego WordPressa. Teraz jeśli sobie wylistujemy domeny, to już mamy też dostęp do naszą domenę, czyli sobie wchodzimy. CLI. Teraz sobie wejdziemy w public HTML i mamy tutaj plik index.html, więc jak sobie go odpalimy, to jak widzicie, jest to zwykły plik HTML, w którym jest to taka ta strona powitalna CyberFolks, którą oni sobie po prostu wrzucają w momencie, kiedy utworzymy domenę. Ja sobie ten plik usunę. Tak, teraz pobiorę sobie WordPressa. W międzyczasie możemy sobie utworzyć bazę danych. Czyli wchodzimy sobie znowu na zarządzanie naszą domeną. Utwórz nową bazę danych. Robię sobie to na boku, żebyście nie widzieli hasła. Dobra, mam hasło. Więc teraz sobie zobaczymy, czy nam się pobrało wszystko. Wszystko jest OK. No i widzimy, nie mamy tego pliku wp-config, czyli musimy sobie go stworzyć. wp-config create db name. To też zrobię sobie na boku. Db name. Dobra. Db user. Pas. Jeśli w waszym haśle znajdują się jakieś dziwne znaki typu właśnie ja tutaj widzę, że mam na przykład nawias okrągły, to możecie dać po prostu to hasło w cudzysłów i wtedy będzie wszystko OK. I teraz jeszcze sobie zainstaluję sobie WordPressa. Też go zainstaluję, że tak powiem, na boku, żebyście nie widzieli hasła, bo pewnie ktoś by z was chciał się tam bić. Dobra. Teraz może nie zrobię literówki w swoim własnym imieniu. Dobra, jak widzicie, jestem już na domenie, którą stworzyłem przed chwilą w panelu administracyjnym i teraz jak sobie wejdę
Gmina, to wpisując username i hasło, które zostało mi wygenerowane tym razem. Jestem zalogowany, tak? Także cała instalacja łącznie z utworzeniem domeny, certyfikatu SSL i tak dalej, no zajęła nam pewnie z 4 minuty. Jakbym nie musiał w międzyczasie tego opowiadać, co robię, to pewnie zajęłoby to jeszcze mniej czasu. I teraz dobra, przejdźmy sobie do tej prezentacji, co tutaj jest dalej. To już Wam pokazałem. Ok, no i też ważna właśnie informacja jest taka, że nie musicie pamiętać tych wszystkich argumentów, tych wszystkich parametrów, ponieważ czekajcie, czy mnie widać, bo ja tutaj coś... Jest ok, dobra, widać mnie. Za dużo mam okien pootwieranych. Dobra, nie musicie pamiętać tych wszystkich parametrów. Wystarczy, że skorzystacie właśnie z tej flagi prompt. I tak jak właśnie było to w przypadku komendy wp-core install, wp-cli zapyta Was, tak? Niektóre pola są opcjonalne, niektóre pola są wymagane. Jeśli coś tam piszecie niepoprawnie, na końcu zatwierdzicie to enterem, no to wp-cli Was o tym powiadomi, tak? Natomiast jeśli wszystko będzie ok, no to będziecie mogli dalej jechać z tematem, że tak powiem, tak? Dobra, i teraz pokażę Wam kilka z tych ważnych, moim zdaniem, modułów, które wymieniłem na początku. Mam jeszcze 20 minut, mam nadzieję, że uda mi się pokazać jak najwięcej tego wszystkiego. Dobra. Wrócimy do terminala i jak widzicie jestem w tej domenie wp-cli myślnik demo.cfols.pl, więc jestem w tym moim folderze i teraz mogę sobie odpalić polecenie wp-core i zobaczyć, jakie mamy tutaj jakby podpolecenia, czy jestem w module core i mamy polecenia takie jak check update, download, install, czy jest zainstalowany, możemy sprawdzić WordPress, czy możemy go do multisite'a przekonwertować, możemy zaktualizować, możemy też zaktualizować samą bazę danych, możemy zweryfikować checksumy, czyli sprawdzić, czy w naszej instalacji nie znajdują się pliki, które nie powinny się znajdować. To się przydaje w przypadku, jeśli mamy jakiś włam na WordPressa i bardzo szybko możemy sprawdzić, czy tam znajdują się jakieś pliki, które nie powinny się znajdować, bądź też jakiś plik WordPressa został zmodyfikowany, tak? Bądź też po prostu przy pomocy polecenia wp-core version możemy sobie sprawdzić, jaka wersja jest zainstalowana, tak? W tym przypadku mamy wersję 6.1.1. No jak najbardziej jest to prawda, że tak powiem, bo przed chwilą go instalowaliśmy, a w związku z tym, że instalujemy i nie podaliśmy mu flagi z wersją, którą chcemy zainstalować, mamy po prostu pobieraną najnowszą wersję. I spróbujmy sobie zasymulować właśnie zmiany w jakimś pliku korowym WordPressa, czyli zrobimy sobie czekajcie, wylistujemy sobie pliki i foldery i na przykład zrobimy sobie nano wp mail php i załóżmy, że tutaj, nie wiem, na dole albo gdzieś tutaj w środku byłby jakiś wirus, tak? Wirus czy cokolwiek, czy jakakolwiek komenda rozsyłająca maile. Ustawimy sobie tutaj zmienną TMP na, nie wiem, CD, var, www, cokolwiek, tak? OK. Widzimy teraz. Verify check. Jak widzicie, dostaliśmy informację, że plik wp-mail, czyli dokładnie ten plik, który przed chwilą zmieniłem, jakby to powiedzieć, nie weryfikuje się, jeśli chodzi o
checksumy, czyli tak naprawdę wartości, które są generowane w każdy, podczas jakby, jeszcze raz, muszę lepiej to wytłumaczyć. Checksumy to są takie wartości, które są generowane dla każdego z plików, który znajduje się w korze WordPressa i one dla każdej wersji są generowane. Dzięki temu możemy właśnie sprawdzić i porównać, czy checksuma dla pliku X równa się checksumie, która powinna faktycznie występować. W związku z tym, że mieliśmy zmianę w pliku WP-mail, dostajemy informację, że coś jest nie tak, tak? I dzięki temu, że mamy ten komunikat, to możemy sobie po prostu wejść do tego pliku, odpalić go sobie albo bezpośrednio z serwera, albo ściągnąć sobie tą wersję na dysk komputera i odpalić sobie to w ulubionym edytorze kodu i sprawdzić, co tam jest nie tak. W związku z tym, że ta zmiana nie powinna mieć żadnego wpływu na to, jak my sobie działamy z tym WordPressem, to nie będziemy jej odwracać, że tak powiem, tak? Następną bardzo fajną komendą jest polecenie config, literówka. Jak widzicie, od razu dostaję też podpowiedź, czy miałem na myśli config. Tak, miałem na myśli config. I jak widzicie, dostajemy informację, że mamy tutaj takie polecenia jak delete, edit, get, has, list, set i shuffle salts, to nam generuje właśnie te pliki, przepraszam, wartości dla salców, więc jeśli też mieliśmy błąd, to warto sobie odpalić to polecenie, żeby wygenerować nowe wartości. W związku z tym, że ja tutaj jestem na, to jest serwer, więc tutaj jestem u siebie lokalnie, więc załóżmy, że chcielibyśmy sobie zobaczyć, jakie wartości znajdują się w pliku wp-config. Możemy sobie odpalić wp-config list, dzięki czemu mamy od razu dostęp do tego, do takich informacji jak prefiks bazy danych, nazwę użytkownika bazy danych, nazwę samej bazy danych, hasło host, czy mamy tutaj ustawioną flagę wp-debug i tak dalej. I oczywiście, jeśli chcielibyśmy sobie pobrać pojedynczą wartość, to też możemy to zrobić, tak? Czyli w przypadku dbname moglibyśmy sobie zrobić na przykład wp-config get dbname. Jak widzicie, dostaję pojedynczą wartość, która odpowiada tej z tabeli powyżej, więc to też się wszystko zgadza. Jeśli chcielibyśmy ustawić nową wartość, załóżmy, że chcielibyśmy ustawić zmienną wp-debug na true, no to robimy mu wp-config set, wp-debug true i w przypadku wartości true-false, czyli w przypadku wartości typu boolean, warto użyć tego przełącznika row. Dzięki temu wartość ta nie będzie ustawiona jako string, bo domyślnie jest ustawiona jako string. Więc jak sobie teraz bym ustawił wp-config set na debug true i sobie wylistował, to jak widzicie, teraz to wp-debug ma wartość 1. Jeśli chcielibyście ustawić na przykład, żeby plik debug log był utworzony, no to tak samo, tak? wp-config set wp-debug log, możemy mu ustawić na true i w tym przypadku wszystko będzie logowane do pliku debug.log w folderze wp-content. Spróbujmy sobie odpalić tą moją lokalną instalację. To jest to, tak? Dokładnie. Dobra, jestem. Zobaczymy, czy coś tam, jakieś błędy się pojawiły. wp-content. Nie ma błędu żadnego. Więc po prostu plik, motyw i w związku z tym, że mamy motyw i WordPressa zainstalowanego na czysto, czyli to, co idzie z Core'a, tam nie ma żadnych błędów, ale spróbujmy sobie jeszcze ustawić wp-config set wp-debug. Jeszcze jest taka flaga jak debug display.
Spróbujmy sobie odświeżyć naszego WordPressa. Nie ma tutaj żadnych błędów, więc wszystko jest OK. Tak? Ale ten plik wp.debug na pewno, przepraszam, debug.log zostanie stworzony, jeśli pojawią się jakiekolwiek błędy, tak? To się przydaje w momencie, kiedy jesteście na przykład na produkcji, no i nie chcecie wyświetlać błędów ludziom, którzy odwiedzają waszą stronę, więc wtedy tą flagę wp.debug display ustawiacie na false, natomiast ustawiacie logowanie do pliku i dzięki temu możecie sobie sprawdzić, co faktycznie, jakie tam faktycznie błędy się znajdują. Więc to rozwiązanie może się przydać właśnie w takim przypadku. To wam pokazywałem. Dobra, teraz spróbujmy sobie zainstalować jakąś wtyczkę na hostingu już CyberFaults. Najpierw sobie odpalimy WP plugin po prostu. Tak, i jak widzicie, mamy tutaj activate, deactivate, install, search, uninstall, update. I mamy też tą komendę verify checksums, która działa tak samo jak w przypadku samego Core'a, ale działa, jest tutaj oczywiście związana z wtyczkami. Więc sobie wylistujemy po prostu wtyczki w tym momencie, wp plugin list. Jak widzimy, mamy wtyczkę akismet i hello, które są domyślnie instalowane z WordPressem. By the way, jeśli chcielibyście pominąć instalację tych wtyczek, to jest taka flaga, która się nazywa skip content, czyli w momencie, jak sobie robicie WP Core download i podajecie mu ok, pl, przepraszam, pl, to robicie skip content i wtedy nie pobierają się te wtyczki. I motywy tak naprawdę też, więc mamy wtedy zupełnie czystego WordPressa, do którego, jeśli chcemy go tak naprawdę uruchomić, no to musimy sobie zainstalować jakiś motyw. Tutaj ktoś zwrócił uwagę, że nazywa się to suma kontrolna, dokładnie. Ta checksuma, tak? Czyli suma kontrolna, jest to poprawne polskie tłumaczenie. Dobra. I teraz najpierw sobie zaktualizujemy wtyczkę akismet, czyli wp plugin update. Podajemy mu slaga. Jak widzicie, jest pobierana aktualizacja, rozpakowywana. Mamy też informację, jaka była wersja przed aktualizacją i po aktualizacji. I teraz jak sobie zrobimy wp plugin list, no to dostaniemy informację, że nie ma już aktualizacji dla naszych wtyczek. Mamy akismeta wersji 5.1 i wtyczkę hello 1.7.2. I teraz zainstalujmy sobie na przykład ten formularz kontaktowy, tak? Czyli WP plugin search. I też ważna uwaga, warto używać fraz, których poszukujemy w języku angielskim, ponieważ po prostu no, w języku angielskim jest dużo więcej wtyczek przygotowanych, które mają język angielski. W języku, jakby nie wszystkie wtyczki mają tłumaczenia polskie, w związku z tym, jeśli chcielibyśmy na przykład poszukać sobie formularz kontaktowy, jeśli tutaj nie ma żadnej literówki, no to jak widzicie, mamy, znalazłem tak naprawdę tylko 13 wtyczek, które mają wśród tłumaczeń formularz kontaktowy, natomiast jeśli sobie zrobimy to samo polecenie i odpalimy contact form, no to jak widzicie, pokazuje nam 10 wyników, ale spośród 1010 pluginów, tak? Czyli no tutaj mamy dużo większe możliwości i dużo więcej tych wtyczek tak naprawdę jest dostępnych, tak? No minusem jest to oczywiście, że wtyczki nie są tłumaczone, więc trzeba albo poszukać tłumaczeń gdzieś w internecie, nie w oficjalnym repozytorium, albo samemu spróbować przetłumaczyć. No ale załóżmy, że nas interesuje wtyczka Contact Form 7, czyli WP plugin install i teraz podajemy mu tego flaga. Jeśli nie podamy mu flagi activate, no to wtyczka zostanie tylko pobrana, tak? I teraz jak sobie zrobię WP plugin list, no to mamy informację, że ta wtyczka nie jest aktywna, tak? Natomiast jeśli chcielibyśmy sobie ją aktywować, to możemy odpalić polecenie wp plugin activate i podać mu tego slaga. Jeszcze raz wp plugin list. I mamy informację, że ta wtyczka jest aktywna, tak? Jeśli chcielibyśmy usunąć wtyczkę,
WP plugin. Jest takie polecenie, jakby jeśli chodzi o usuwanie wtyczek, to są dwie ważne informacje, ponieważ mamy coś takiego jak sobie odpalę WP plugin, mamy coś takiego jak delete i mamy coś takiego jak uninstall. Różnica jest taka, że jeśli zrobimy WP plugin delete, to po prostu te pliki są usuwane z dysku. Natomiast jeśli odpalimy polecenie uninstall z flagą deactivate, to ta wtyczka najpierw zostanie wyłączona, a następnie zostanie usunięta. Dzięki temu mamy pewność, że wszystkie hooki, które zostały zarejestrowane jakby w momencie deaktywacji wtyczki, zostaną odpalone. Jest to dużo bardziej bezpieczne i dużo bardziej tak naprawdę moim zdaniem prawidłowe rozwiązanie, jeśli chodzi o usuwanie wtyczek, tak? Czyli plugin, uninstall, wtyczka hello, no tam raczej nie ma żadnych deaktywacyjnych hooków, ale deactivate, tak? I jak widzicie, właśnie to się stało, tak? Czyli najpierw jest wtyczka wyłączana i następnie odinstalowywana i usuwana, tak? Natomiast jeśli byśmy chcieli zrobić WP plugin delete, usuńmy tego, to ona zostanie po prostu usunięta, tak? Nie zostaną żadne hooki odpalone, więc to jest bardzo, bardzo przydatne. Dobra, wróćmy do wtyczek. Okej, okay, ważne jeszcze jest coś takiego, że tak naprawdę jeśli mamy kilka pluginów, czyli WP plugin, search, i sobie po prostu wyszukam jeszcze raz tego kontakt. Ponieważ polecenie WP plugin install przyjmuje tak naprawdę nieskończoną ilość parametrów, możemy sobie zainstalować kilka wtyczek jednocześnie, czyli WP forms, fluent form i jeszcze tą trzecią sobie zainstalujmy. Jak widzicie, wtyczki są pobierane. Magda, daj mi znać, czy możemy przedłużyć, czy musimy się zawijać o tej 13, bo jakby co, ja mogę zostać jeszcze chwilę, bo widzę, że nam może braknąć czasu, że tak powiem. Czyli teraz te trzy wtyczki zostały zainstalowane, jak widzicie, ale one są nieaktywne, tak? I teraz jakbyśmy chcieli włączyć wszystkie, no to jest coś takiego jak flaga all. Ona działa w przypadku activate, deactivate, delete i tak dalej. Jak widzicie, te trzy wtyczki zostały aktywowane. Teraz jak sobie zrobię WP plugin list, no to mamy wszystkie aktywne, tak? Tak samo jakbym chciał sobie zrobić WP plugin deactivate all WP plugin list. No i to samo, tak? Także mega przydatne rozwiązanie. Tak samo w przypadku aktualizacji, tak? Załóżmy, że jakaś z tych wtyczek byłaby w wersji. Aha, już robiliśmy aktualizację zresztą w przypadku Akizmeta, tak? Także dobra, nie będziemy tego pokazywać, bo czas nas nagli. Ważna flaga to jest też flaga force. W momencie, kiedy mamy jakieś włamanie, tak? I chcemy przeinstalować wtyczkę, to możemy mu podać flagę force, czyli WP plugin install WP form slide, możemy mu podać flagę force. W tym przypadku ten plugin zostanie jeszcze raz pobrany, pomimo tego, że jest już zainstalowany i dzięki temu na przykład, jeśli jakiekolwiek pliki wtyczki zostały zmienione, to zostaną te zmiany napisane, tak? To jest ważne. W przypadku motywów tak samo tak naprawdę jak w przypadku wtyczek, czyli listowanie. Taki list. Jak widzicie, mamy te podstawowe motywy, które są instalowane z WordPressem 2021, 22, 23, z czego 23 jest aktywny. No, w przypadku motywów mamy możliwość aktywowania tylko jednego jednocześnie. Jeśli chcielibyśmy usunąć WP Team Delete i podajemy mu też name, jak widzicie, 2021 został usunięty, tak? Więc tak to wygląda w przypadku motywów. W przypadku motywów niestety nie ma czegoś takiego jak Verify Checksums. Szczerze mówiąc, to się nie zgłębiałem tego tematu, ale myślę, że przydała się też takie polecenie. Nie wiem, czy jest tam jakaś techniczna, jest tutaj jakaś techniczna blokada w związku z tym,
ale być może z czasem to się pojawi, więc warto śledzić sobie aktualizację, jeśli chodzi o motywy. Tak samo jak w przypadku wtyczek, oczywiście możemy sobie wyszukiwać motywy, tak? Czyli nie wiem, blog na przykład, tak? Jak widzicie, pokazuje nam 10 z ponad 3000 motywów, które są opublikowane w repozytorium WordPressa i gdzie są otagowane słowem blog. I załóżmy, że chcemy sobie zainstalować tego forka. I aktywujemy go od razu. Fork. Dobra, zobaczymy, jak strona wygląda. Forkiem. No jak widzicie, został zainstalowany. Nawet jakiś tutaj jakiś content się pojawił, tak? Więc zrobiliśmy to wszystko przy pomocy wiersza poleceń. Nie musieliśmy zaglądać do panelu administracyjnego. Dobra. Następne użytkownicy. To jest też coś, co się przydaje oczywiście, czyli jeśli chcemy zobaczyć, jakie w ogóle mamy polecenia dostępne, to wpisujemy WP users, user, przepraszam, i mamy tutaj bardzo wiele możliwości, chociażby WP user create, czy WP user delete, albo get i update oczywiście, które się przydaje w przypadku, kiedy hasło zakończymy, tak? Nie musimy robić, nie musimy logować się, czy też uruchamiać całej procedury resetowania hasła, tylko możemy to zrobić z poziomu użytkownika, czyli jak sobie tutaj wejdę na mojego lokalnego WordPressa, zrobię sobie WP user list i teraz mamy tego nieszczęsnego Marcina z literówką. WP user update i teraz mamy tutaj trzy możliwości. Albo możemy podać user login, albo możemy podać ID, albo możemy podać e-mail użytkownika. Ponieważ te trzy wartości są unikalne dla każdego użytkownika w WordPressie, ja zazwyczaj podaję po prostu ID lub jeśli pamiętam, jeśli wiem, że na stronie jest kilku, kilkudziesięciu, kilkuset użytkowników, a wiem, że mój login to jest Marcin 3.1, no po prostu wtedy mogę sobie podać bez wyszukiwania, jaki mam ID, tak? Więc mogę sobie to wpisać w taki sposób, że podam to. I teraz też chcę zmienić user pass na Marcin 333, tak? I hasło zostało zmienione. I teraz jak sobie wejdę do mojego lokalnego WordPressa, to automatycznie zostałem wylogowany. I tam było Marcin 333, tak? Więc wszystko działa poprawnie. Jeśli chcemy pobrać informacje na temat jakiegoś użytkownika, to robimy WP user get, na przykład podajemy w przypadku operacji na użytkownikach możemy się posługiwać właśnie tymi trzema wcześniej wspomnianymi polami, czyli albo ID, albo user login, albo user email. I jak sobie pobierzemy, to dostajemy podstawowe informacje na temat tego użytkownika, czyli jego login, kiedy został zarejestrowany, a także jego rolę. Też ciekawą flagą jest właśnie flaga rol. Jeśli mielibyśmy dużą liczbę użytkowników na stronie i chcielibyśmy wylistować tylko administratorów, to po prostu podajemy mu flagę rol i definiujemy, jaka rola ma być wylistowana, tak? Czyli w przypadku administratorów tak naprawdę w tym przypadku mamy tylko jednego użytkownika, więc ta sama lista zostanie wyświetlona, ale gdybyśmy mieli na przykład subskrybentów, edytorów i tak dalej, no to poprzez wydanie tej flagi rol możemy listować odpowiednie grupy użytkowników. Dobra. Aha, w ogóle tą prezentację też Wam udostępnię. Na końcu podam linka. Więc będziecie mogli sobie zajrzeć. Ja w tej prezentacji też tutaj mam poukrywane to WP CLI w akcji. Tak naprawdę mam pod spodem nagrane wideo z tymi wszystkimi poleceniami. A to idzie z mojego localhosta, więc
ta prezentacja jest razem z wideo, będziecie mogli sobie to podejrzeć spokojnie. Niestety tutaj bardzo szybko niektóre rzeczy omawiam, bo mamy ograniczenie czasowe, zresztą i tak już jest 13.01. Jakby ja mogę siedzieć, więc jeśli jest tam jesteście jeszcze, no to będzie mi bardzo miło. Myślę, że jeszcze z pół godziny nam zajmie, żeby to wszystko omówić na spokojnie. Magda, daj mi znać. Możesz się włączyć, nie wiem, czy się możesz włączyć, nie wiem, jak działają te narzędzia do końca, więc w razie czego po prostu ja siedzę i możesz... Spokojnie, Marcin. Aha, dobra. Możemy posiedzieć, to siedzimy, dobra. Czyli baza danych. WPDB, tak? Jeśli chodzi o WPDB, to no jest tutaj też tego sporo. Ja bardzo często korzystam albo z WPDB Search, albo WPDB Import, albo Export. To się mega przydaje w momencie, kiedy chcemy na przykład stworzyć sobie lokalną wersję tego, co mamy online. W takim wypadku możemy sobie zrobić WPDB Export. Jeśli nie podamy żadnych parametrów, to zostanie nam wygenerowany plik z nazwą naszej bazy danych, datą, a także losowymi 7 znakami. Dlaczego tak? No ze względu na bezpieczeństwo przede wszystkim, tak? No bo teraz w momencie, gdybym ja sobie to zrobił, ja bym sobie zrobił WPDB Export DB SQL, bo też tak można zrobić, no to jeśli bym odpalił to polecenie, to teraz jeśli weszlibyście na tą stronę, to w teorii, jeśli nie jest to odpowiednio zabezpieczone, DB SQL, tak? Mamy bazę danych. No raczej nie chcielibyśmy, żeby coś takiego było dostępne, tak? Więc pamiętajcie o tym, że jeśli robicie eksport, to albo róbcie go do folderu, do którego nie mamy dostępu, czyli możemy sobie ten eksport zaraz po stworzeniu na przykład przenieść, czyli MV i sobie przenosimy poziom wyżej, czyli nie w public HTML, tylko DB SQL poziom wyżej, tak? Teraz jak sobie zrobię LSAL, no to jak widzicie, nie ma tutaj tego pliku DB SQL, ale jak sobie wejdę poziom wyżej, no to on tutaj już jest, tak? Jest DB SQL i public HTML, ale już w tym momencie, jak sobie wejdę na tą stronę i odświeżę, no to wywali nam 404. Więc jak najbardziej warto sobie to o tym pamiętać, tak? Żeby gdzieś te bazy danych, te dumpy nie leżały w public HTML, a jeśli już leżą, to żeby były właśnie generowane albo na podstawie jakichś naprawdę jakichkolwiek losowych znaków, tudzież po prostu WPDB Export i zostanie nam wtedy dla nas wygenerowana taka nazwa, którą będzie bardzo ciężko odgadnąć. Więc ja sobie tego DB stąd usunę, wejdę sobie w public HTML i mamy tutaj ten plik mamy ten plik SQL. I teraz jeśli załóżmy, że wprowadzilibyśmy w nim jakieś zmiany i chcielibyśmy go zaimportować, no to możemy sobie to zrobić. Natomiast w związku z tym, że mamy tutaj dostęp, to ja sobie wejdę tu, zapiszę sobie ten plik, zapiszę sobie tutaj, gdzie my mamy, tutaj, tak, czyli w tej stronie CyberFaults, na moim lokalnym komputerze. I teraz jak sobie zrobię LSAL, muszę wyjść folder wyżej, bo jestem pupę content. Tak, widzicie, mam tutaj tą bazę, tak? Więc sobie mogę go zaimportować u siebie na lokalnym komputerze, tak? Czyli jeszcze raz wam pokażę, o co tutaj chodzi. Czekajcie, zamknąłem. Aha, nie, dobrze, jest OK. To jest moja lokalna instalacja, tak? CyberFaults.test. I tutaj, jeśli sobie odwiedzę tą witrynę, no to jest ten domyślny motyw zainstalowany z domyślnym użytkownikiem i tak dalej, tak? WP user list. I jest tutaj Marcin z literówką. To będzie nasze hasło przewodnie dzisiejszego webinara chyba, czy tam webinaru. No ale dobra. I teraz jak sobie zaimportuję tą bazę danych, no to wszystko zostanie
będzie zastąpione, tak? Czyli WPE DB import. Teraz podajemy nazwę pliku. Zacznę go od, wpiszę muku, wcisnę tabulator i zostanie mi to auto uzupełnione. Baza została zaimportowana i teraz jak sobie zrobię WP user list. To coś jest nie tak. What? Co tu się stało? Czy tam też zrobiłem literówkę? Nie. Coś nie zadziałało, kurczę. Jeszcze raz. Bardzo dziwnie. Wpisuję option get. Co to? Coś nie tak. Jestem w dobrym miejscu. Jestem w dobrym miejscu. Coś jest nie tak z moim lokalnym komputerem. Dobra, spróbujmy. Jeszcze raz. Nie działa. No dobra, no zrobimy inaczej. Zrobimy inaczej. To jest ta baza. A, okej, okay, już wiem, gdzie jest błąd. Ja zainstalowałem sobie z prefiksem. Z prefiksem WP u siebie na lokalnym komputerze, natomiast ta baza, czy też ten WordPress, którego instalowaliśmy na CyberFolks, daliśmy mu customowy prefiks. No dobra, to możemy naprawić. Zróbmy sobie WP config set, tak? Table prefix. I teraz to się nazywa SHJA. I teraz WP user list. Nadal nie działa. Czy to jest, czy na odwrót? WP DB, poczekajcie. WP DB tables. Czy jest na odwrót? A, czyli tutaj, czyli u siebie mam z prefiksem, a na CyberFoxa z WP instalowałem. Dobra, czyli musimy sobie przejść tutaj i odpalić WP. O. Dobra, teraz jest OK. Bo już myślałem, że coś nie styka mi w głowie, że tak powiem, ale jest OK, dobra. Czyli mamy Marcin 312, czyli mamy tak naprawdę w tym momencie bazę z naszej, nazwijmy to, produkcji, tak? Czyli jeśli teraz sobie wezmę option get home, to dostaniemy informację, że jest to domena wpcli.demo.cyberfox.pl. I teraz, co warto zrobić, to odpalić sobie WPSR, czyli place, który już robiłem wcześniej. Ale teraz Wam pokażę takie zastosowanie, powiedzmy, no, bo tam wcześniej był jakiś błąd z SSL-em prawdopodobnie na lokalhoście, ale nieważne. I teraz mamy, lokalnie mamy domenę bez HTTPS, czyli mamy HTTP, cyberpol.test, tak? I warto sobie dodać flagę all tables. Dzięki temu nam znajdzie i zamieni też w tych takich, jeśli byłyby jakiekolwiek tabele nie WordPressowe, że tak powiem, tak? Jak widzimy, tak samo jak w przypadku poprzedniego tego polecenia Search Replace, w związku z tym, że jest to świeża instancja WordPressa, to mamy tylko 5 miejsc, w których zostało to zamienione. Tabela WP Options, WP Pros, a także WP Users. I teraz jak sobie odpalę cyberfox.test, to powinniśmy mieć błąd, bo my nie mamy tego motywu, tak, zainstalowanego, który jest na tej domenie cyberfoxowej, więc tego, co pamiętam, to był to fork. Więc sobie zainstaluję to lokalnie u siebie. I teraz jak odświeżę, jest ten fork u mnie też na lokalhoście, tak? Także to działa. To sobie już wsuniemy. Odpalimy sobie naszą stronę. Dobra, wracamy dalej. Export, import, mamy DB Search, też jest fajne, na przykład WP DB Search i możemy sobie odpalić frazę typu cfox.pl, tak? Jak widzicie, w WP Post w kolumnie o nazwie GUID znajdują się te wartości.
nie zostały zamienione, jeśli chodzi o WP Search, czyli w przypadku wywołania tej komendy WP Search Replace, ponieważ ja mam u siebie ustawione, żeby pomijał tą kolumnę GUID. Domyślnie zostałoby to też zamienione. Dobra, poza danych, posty, wpisy, dobra. Tutaj też możemy sobie bezpośrednio na CyberFoxach. WP Post List, tak, pokazuje nam witaj świecie, tak. Domyślnie, jeśli wywołam tą komendę, to nam pokazuje post type typu post. Natomiast jeśli chcielibyśmy sobie odpalić, wylistować strony, WP Post List post type z podkreśnikiem type. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj już strony wylistowane. Dodatkowo mamy też tutaj status, kiedy była utworzona, przyjazny URL i tak dalej. Jeśli chcielibyście zmienić status na przykład danego posta, tak? Załóżmy, że że polityka prywatności jest teraz w drafcie, chcielibyśmy ją opublikować, no to robimy WP post update. I teraz możemy odpalimy sobie, żebym sobie mógł przypomnieć składnie. WP post update, ID mu podajemy, czyli to jest ID numer 3. I post status publish. I teraz WP post list post type page. Jak widzicie, post jest opublikowany. I jak sobie odpalimy stronę polityka prywatności. Aha, nie mamy tych wygenerowanych przyjaznych linków. To też możemy chyba przy pomocy CLI zrobić. Nie widzę, żeby nam zrobił, ale dobra, możemy sprawdzić jeszcze. Polityka. Dobra. Very right. I bodajże structure, tak? Pamiętam dokładnie. Składnie, więc skorzystam z helpa, albo po prostu przejdziemy do WordPressa i ustawimy to na szybko. A, tu jest, tak? Czyli musielibyśmy sobie ustawić, o, tak. Teraz Q, żeby z tego wyjść. I nas interesuje, żeby był tylko postny. Tak. I rewrite rules zostały sflashowane. Ale nie wiem, czy zaskoczył, czy nie zaskoczył. Jak nie, no to wejdziemy do WordPressa. Ustawienia bezpośrednio nośniki. Jest ustawione, ale nie wiem, czemu nie za. Może literówkę zrobiłem znowu w stronach. Tutaj działa. Musiała być jakaś literówka chyba. No ale dobra. Przy okazji wam pokazałem polecenia związane z opróżnianiem, że tak powiem, pamięci przyjaznych linków i nadawanie tej struktury przy pomocy WP Rewrite Structure. Wrócimy sobie do prezentacji. Przydatną, jeśli chcielibyście sobie przetestować na przykład paginację na stronie, tak, załóżmy, że tworzycie motywy i chcielibyście przygotować paginację, no to domyślnie WordPress ma ustawione 10 postów per strona i jeśli chcielibyście przetestować paginację na przykład na blogu, no to trzeba wygenerować co najmniej 11 postów, tak? Albo custom, jakiegoś custom post type'a, 11 sztuk danego custom post type'a. Dzięki poleceniu WP post generate albo generate i podaniu mu flagi count. Jeśli nie podacie tej flagi count, to z automatu zostanie
wygenerowanych 100 postów, czyli tylko post generate. Jak widzicie, nie wiem, trwało to 2 sekundy, tak? Wygenerowało nam 100 postów. I teraz jak sobie zrobię WP post list, no to mamy 100 plus ten nasz jeden, tak? Więc jeśli chcielibyście to w taki sposób wykorzystać, to jak najbardziej się do tego przydaje. Tak samo możecie wygenerować strony. WP post generate, teraz mu damy post type page, tak? To samo, tak? WP post list, post type page. I to samo, tak? Więc w taki sposób możemy sobie szybko generować jakieś przykładowe testowe dane. Media to też jest bardzo przydatna funkcja. Pewnie większość z Was kojarzy taką wtyczkę do regenerowania obrazów w mediach. Na przykład przydaje się to w momencie, kiedy instalujemy nowy motyw albo dodajemy jakiś nowy rozmiar i chcielibyśmy przegenerować wszystkie obrazy, żeby nam się wygenerowały, no to nie musimy instalować wtyczki, tylko możemy sobie to zrobić z poziomu WP CLI. W tym momencie nie mamy żadnych obrazków, więc spróbujmy sobie jakiś wgrać. Czekajcie, znajdę jakiś śmieszny obrazek. W downloadsach coś mam. Nie chcę wam pokazać czegoś, czego nie powinienem, więc może sobie na boku sprawdzę. Documents. Obrazek z mojego życia. Dobra, teraz jak sobie wejdziemy w bibliotekę, to mamy ten obrazek. Jak sobie odpalimy WP Media Regenerate z flagą yes, no to w tym przypadku, w związku z tym, że mamy tylko jeden obrazek, no to został on po prostu przegenerowany, tak? To polecenie jest mega przydatne w momencie, kiedy na przykład wasza biblioteka mediów, nie wiem, ma 1000, 2, 10 tysięcy plików. Odpalacie sobie to z poziomu wiersza poleceń i to po prostu mieli, aż skończy. Co ważne, WP CLI ma inne limity, jeśli chodzi o wykonywanie tych skryptów, tak? Czyli jakby o wykonywanie swoich poleceń tak naprawdę, bo nie wiem, czy wiecie, ale PHP tak naprawdę na każdym hostingu, czy też nawet lokalnie, jak sobie uruchomicie stronę na PHP, no to PHP w swojej konfiguracji ma coś takiego jak limit czasu, który jest przeznaczony na wykonywanie danego skryptu, więc jeśli macie jakiś skrypt PHP, który musi przetworzyć dużą ilość danych, tak jak na przykład przegenerowanie 10 tysięcy plików z obrazkami, no to albo się to robi Ajaxem, albo właśnie przy pomocy WP CLI, dzięki czemu nie dotyczą nas żadne limity tak naprawdę i tak naprawdę jest to dużo, dużo szybciej niż w przypadku wtyczki. Dobra, odpalmy sobie prezentację. Co jest bardzo fajne, to też możecie sobie skorzystać z polecenia WP Media Import. Załóżmy, że robicie migrację na przykład z jednego CMS-a z jakiegoś CMS-a do WordPressa i macie tam, też macie 10 tysięcy plików, no to możecie ten folder wgrać na FTP-a, przepraszam, FTP-em wgrać sobie na hosting na przykład na CyberPulse, albo możecie sobie to pobrać przez SSH, jakby tych możliwości jest bardzo dużo. I po prostu możecie sobie odpalić WP Media Import i potem podać nazwę folderu i albo po gwiazdce możecie wtedy zaimportować wszystkie pliki, czyli PDF-y, obrazki, zipy i wszystkie inne media, które są, na które WordPress tak naprawdę pozwala. Natomiast jeśli chcecie jakiś konkretny format pliku typu na przykład zip albo obrazki, JPG na przykład, no to podajecie mu folder gwiazdka.jpg, tak? Natomiast jeśli chcielibyście pojedynczy plik, no to WP Media Import i tutaj nazwa. Znajdź i zamień, to już nam się przydało, to pokazywałem wam, to się mega przydaje w momencie, kiedy chcemy właśnie
zaimportować bazę danych z produkcji, czy z jakiegokolwiek serwera, albo od znajomego, który jest, z którym wspólnie pracujecie nad projektem, jakiegoś innego dewelopera z zespołu i tak dalej. Konfiguracja, to też już Wam pokazywałem, czyli zarządzanie plikiem wp-config php, opcje, to też jest bardzo fajna komenda, bo tak jak Wam pokazywałem wcześniej, wp option get, na przykład home, czy site URL, tak, pokazuje nam właśnie tą domenę, która jest skonfigurowana w WordPressie, jak sobie wejdziemy tutaj w główne ustawienia, tak, dokładnie to są te dane, które są pobierane. Możemy pobrać wszystkie informacje, czyli wp option list, wtedy jest tego bardzo dużo, łącznie z danymi, które są serializowane, ale mam tutaj informacje takie jak właśnie tytuł strony, kto jest administratorem strony, jaka jest struktura permalinków i wiele, wiele innych rzeczy. Jeśli macie jakieś wtyczki, które zapisują dane w tabeli options, no to jak najbardziej właśnie przy pomocy tego polecenia możecie sobie pobrać, tak? No, jeśli chcielibyśmy na przykład pobrać, jaki jest nasz aktualny motyw, no to oczywiście możemy to zrobić albo wp theme list, tak? I wtedy nam pokazuje, że ten motyw fork jest aktywny, albo możemy, jak widzicie tutaj, możemy pobrać opcję current theme, tak? Czyli wp option get current theme. Też nam zwróci informację, tą, którą tak naprawdę poszukujemy. Więc tych możliwości jest, czy sposobów na wyszukiwanie konkretnych informacji jest bardzo dużo. Dobra. Next. Nie mamy czasu. Komentarze. Oczywiście komentarzami też możemy zarządzać. Czyli możemy je listować, możemy je akceptować bądź odrzucać, możemy pobierać informacje na temat komentarzy, czyli wp comment get. Jeśli chcemy oznaczyć komentarz jako spam, to po prostu używamy wp comment spam i potem ID danego komentarza. Jeśli chcemy wrzucić komentarz do kosza, to używamy polecenia trash. Jeśli chcielibyśmy usunąć, tutaj jest polecenie w poleceniu zaszyte, bo zwróćcie uwagę, że tutaj w nawiasie mamy informację, że wylistuj nam wszystkie komentarze ze statusem spam i zwróć nam tylko ich ID-ki. I w związku z tym, że polecenie wp comment delete przyjmuje ID danego komentarza, no to w związku z tym, że polecenie list nam zwróci ID-ki na przykład 70 komentarzy, tym właśnie poleceniem będziemy mogli usunąć wszystkie 70 komentarzy, które są oznaczone jako spam. Albo jeśli chcemy, że tylko te, które są w koszu, no to podajemy mu status trash i dzięki temu też będziemy mogli sobie wyrzucić te komentarze, tak? To się przydaje na przykład, to się przydaje w sytuacjach, kiedy nasza strona jest bardzo popularna i mamy włączone domyślne komentarze WordPressa i pojawia nam się tam dużo spamu, no to niektóre komentarze mogą być, jeśli mamy zainstalowane odpowiednie wtyczki, no to niektóre komentarze mogą być automatycznie oznaczane jako spam. Ale problem jest tego typu, że jeśli tych komentarzy macie codziennie setki albo jeszcze więcej, bo to baza danych puchnie, tak? I na przykład możemy sobie to polecenie wrzucić do Crona, czyli do takiego narzędzia, które jest dostępne na serwerach i to polecenie będzie odpalane, załóżmy, nie wiem, raz na dzień i będzie Wam opróżniało wszystkie komentarze, które są oznaczone jako spam. Dzięki temu ta baza danych będzie mniejsza, strona Wasza będzie szybciej generalnie chodziła, będzie bardziej zoptymalizowane, bo tak naprawdę wszystko, co jest spamem, nie jest Wam do niczego potrzebne, tylko Wam zaśmieca bazę danych, więc w takim przypadku można sobie właśnie ten mechanizm wykorzystać. Oczywiście możemy też zarządzać taksonomiami, możemy dodawać termy do tych taksonomii, czyli możemy sobie stworzyć customową kategorię, czy też jakąś niestandardową kategorię, możemy do niej dodać niestandardowe, to znaczy możemy do niej dodać wtedy termy i możemy tymi kategoriami zarządzać, możemy generować tak samo jak w przypadku postów i wpisów. Także to też się przydaje, jeśli chcemy przetestować jakieś konkretne rozwiązania, czy to w przypadku budowania motywów, czy
nie wiem, jak nasza baza danych się zachowuje, jak ten WordPress działa, tak. Nigdy nie próbowałem tak naprawdę wygenerować na przykład 10 tysięcy postów i stron i kategorii, ale no, pewnie jest to jedna z możliwości i zobaczenia, jak to się sprawdza, zwłaszcza na przykład na hostingach współdzielonych, tak, jakie są ograniczenia na przykład danego konta. Smaczki, fajne rzeczy, jeszcze Wam pokażę na koniec, WP Site Empty. To się mega przydaje na przykład właśnie w przypadku, kiedy generujemy sobie bardzo dużo rzeczy do testowania, tak? Czyli załóżmy, że mamy tutaj WP Post List, mamy dużo postów, mamy dużo stron, mamy jakieś komentarze testowe, śmieci i tak dalej. Jeśli sobie odpalimy WP Site Empty, to tak naprawdę ta strona zostanie wyczyszczona przy pomocy jednego polecenia, czyli wszystkie komentarze, wszystkie jakieś śmieci, które były przetestowane, zostaną usunięte. I teraz jak sobie wylistuję WP Post List, no to mamy pusto, tak? Tak samo WP Post List i Post Type damy mu na page. Też mamy pusto, tak? Czyli przy pomocy jednego polecenia mamy czystą bazę danych, mamy czystego WordPressa tak naprawdę. Oczywiście użytkownicy zostają, więc tylko te tematy związane z zawartością, tak, czyli strony, wpisy, kategorie, tego typu rzeczy, bez wchodzenia do panelu administracyjnego, klikania tam i tak dalej. To się mega przydaje. Co się mega przydaje też maintenance mode. Bardzo często ludzie instalują wtyczki do tego, natomiast WordPress ma w sobie oczywiście wbudowany mechanizm maintenance mode. Więc wystarczy sobie odpalić to polecenie WP Maintenance Mode Activate i teraz jak sobie zrobię status, to wiem, że Maintenance Mode jest active i jeśli bym sobie przeszedł do przeglądarki i odpalił tą witrynę, ups, zwraca nam HTTP Error 500. Być może coś tam pozmieniałem, ale dobra, spróbujmy wyłączyć ten Maintenance Mode. Deactivate, albo ktoś mnie zhakował. Jest OK. Czyli być może ten motyw powoduje, że maintenance mode wywala błąd 500, czyli jakiś błąd serwera. Ale jest to mega przydatne. Zazwyczaj spróbujmy mnie na lokalu to zrobić. Tutaj też mam ten sam motyw, ale zobaczymy, czy to jest kwestia motywu. Mam cyberfolk test. Związane z WordPressem. Bardzo ciekawe. Bardzo ciekawe. Jaki błąd w WordPressie. No dobra. Czyli używajcie tego, ale z uwagą, że może wam to wywalić WordPressa. Natomiast nie zmienia to faktu, że bardzo szybko możecie oczywiście to po prostu odkręcić, tak? Czyli mimo tego, że WordPress zwraca wam jakieś błędy, możecie to wyłączyć i strona z powrotem działa, tak? Więc z poziomu WP CLI możecie to bardzo szybko odkręcić, tak? No bo gdyby to było na produkcji, tak, i mielibyście to robić z poziomu przeglądarki, no to trzeba by się logować gdzieś do panelu administracyjnego, albo pisać na support, albo coś, że się wam wysypało. Natomiast z poziomu wiersza polecenia to jest jedna komenda, albo i jakby włączenie i wyłączenie, więc też bardzo fajnie, bardzo fajnie można z tego skorzystać i sam z tego korzystam też. Tutaj są opcje dla kujonów, WP Scaffold, przy pomocy którego możemy generować sobie taki startowy kod dla motywów, dla wtyczek, czy też dla rozszerzeń do samego WP CLI. Możemy instalować wtyczki do WP CLI, do tego służy polecenie WP Package. Jest coś takiego jak wpcli.yaml, jest to plik konfiguracyjny. Ja zaraz wam pokażę, jak ten plik może wyglądać, bo mam gdzieś go na dysku. I ten plik tak naprawdę, albo może wam opowiem o nim. W tym pliku konfiguracyjnym na przykład, jeśli instalujecie często WordPressa lokalnie, no to możecie zdefiniować domyślny login i hasło do waszej bazy danych, czyli jak ja mam lokalnie u siebie root, no to mogę sobie ustawić to w tym pliku wpcli.yaml i w każdej instalacji, którą będę instalował WordPressa i gdzie nie podam mu tych parametrów, będą brane te parametry domyślne. Dzięki temu ta instalacja też będzie jeszcze szybsza tak naprawdę niż wpisywanie tego na przykład myślnik db user,
root, myślnik db, pass, root i tak dalej, tak? Więc dzięki temu też możemy sobie przyspieszyć troszeczkę pracy. Możemy oczywiście przy pomocy odpowiednich wpisów plików WPSIL-a YAML zarządzać zdalnymi instalacjami, czyli z mojego lokalnego komputera mógłbym sobie zarządzać instalacją WordPressa na CyberFoxach, nie logując się w ogóle na serwer. Oczywiście no, tworzenie własnych poleceń, czyli własnych rozszerzeń do WPSCLI też jest do tego bardzo fajne API i automatyzacja zadań, tak? Czyli załóżmy, że chcemy sobie zautomatyzować cały proces aktualizacji, w związku z tym, że aktualizacja to jest aktualizacja core'a, aktualizacja bazy danych samego core'a, aktualizacja wtyczek, aktualizacja motywów i aktualizacja wszystkich tłumaczeń, tak? To jest 5 osobnych poleceń, natomiast jeśli zrobilibyśmy sobie plik shellowy i tam wrzucili te wszystkie polecenia. Spróbujmy sobie szybko go utworzyć. Odpalę sobie nano update sh i teraz sobie wrzucę wp core update, wp core update db, wp plugin, update all, wp plugin, update all. Dobra, zostawimy te cztery z tłumaczeniami albo wp language plugin all, a jeszcze update brakuje gdzieś tam, dobra, zostawimy to. I teraz jak sobie odpalę sh update sh, tak widzicie te komendy, które wszystkie były zdefiniowane, zostaną odpalone jedna po drugiej, tak? Czyli a dostaję informację, WordPress jest aktualny, baza danych jest aktualna, ale znalazł wtyczkę, która jest nieaktualna, więc ją pobrał. I potem sprawdził, czy motywy są aktualne, tak? Wszystkie są aktualne. Więc możemy z poziomu tego pliku SH sobie tak naprawdę jakiekolwiek polecenia chcemy zrobić, tak? I można sobie to wrzucić do crona. Załóżmy, że chcielibyście sobie robić backup bazy danych, czyli w cronie, czyli w takim pliku nano db dump sh, byście sobie wrzucili wpdb export i po prostu zostanie utworzony eksport bazy danych i możecie sobie go potem na przykład, nie wiem, tutaj zdefiniowalibyście sobie jakąś specjalną nazwę, tak, na przykład backup SQL i wtedy możecie sobie na przykład ten plik po utworzeniu przenieść, załóżmy, do folderu domowego, gdzie macie folder backups, tak? Tutaj przydałoby się wygenerowanie daty na przykład, do tego dołączenie. No i tym oto sposobem na przykład, jeśli sobie dodacie to polecenie dbdump sh do crona, załóżmy, nie wiem, 2 razy dziennie, no to codziennie będziecie mieli utworzone dwie bazy danych, przepraszam, dwie kopie bazy danych i w razie problemów możecie sobie to przywrócić bardzo szybko. Też z poziomu serwera po prostu zalogujecie się na serwer, przejdziecie sobie do folderu backup w waszym folderze domowym, no i potem wpdb import i backup z konkretnego dnia i gotowe. Dobra, słuchajcie, dobra, podsumowanie, bo mamy już 34, także przepraszam was, że tak przeciągam, ale nigdy mi się nie udaje zmieścić w tym czasie, bo jest tego bardzo dużo. Mega wam dziękuję, że jeszcze jesteście, 130, 129 osób jest z nami, więc mega, mega, mega wam dziękuję. Na podsumowanie, korzystaj z WPSIL-a i oszczędzaj czas, abyś mógł częściej chodzić na WordCampy, WordUpy i być jak Drake. Jeśli utknąłeś, to masz polecenie WP Help i potem nazwa polecenia lub tryb interaktywny z tym myślnikiem, myślnik prompt. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, problemy, coś was ciekawi, jeśli chodzi o WPSIL-a, ja możecie też bezpośrednio do mnie na maila napisać marcin@krzemiński.net. Pytania. Super. Dzięki, Marcin. Pojawiło się kilka pytań i tutaj jedno przede wszystkim muszę odczytać, bo obiecałam, że
Odczytam Tobie to pytanie. W zasadzie to były dwa takie bardzo podobne pytania. One dotyczyły zarządzania właśnie z poziomu linii komend wieloma stronami, czyli jeżeli, jak to wygląda, jak na przykład instalacja pluginów czy aktualizacja pluginów na trzech różnych domenach, które na przykład są na tym samym hostingu, no albo właśnie na jakichś tam różnych hostingach, jeśli masz kilka domen, kilka stron, czy to się da jakoś tutaj ułatwić sobie tą, da się. Tą pracę? No, jakbyś mógł powiedzieć coś na ten temat? Wiesz co, momento, nie chcę wydrukować. To właśnie zrobić można przy pomocy tego pliku YAML. Czekaj, gdzie on jest? Nie tu. Tak, ja mam. Przepraszam, Google Siala, ja mam SSH. To jest to Running Commands Remotely. To jest co nas interesuje. To jest co nas interesuje. Czyli tak. Żeby to zrobić, to musimy mieć dostęp przez SSH do naszych WordPressów, czyli na przykład w przypadku CyberFoxów musimy sobie to włączyć i wtedy, jeśli mamy włączone SSH i logowanie jest przez klucz, nie przez hasło, bo za każdym razem musielibyśmy wtedy podawać hasło. Jeśli mamy logowanie przez klucz prywatny, no to wtedy tworzymy sobie plik wpcli.yaml albo plik config.yaml, czyli załóżmy, że czekaj na szybkości, próbuję to zrobić. Exit. Yes. OK, dobra. Odpalę VS Code'a. I teraz ten plik mamy w folderze mojego projektu. Teraz czekajcie. Musimy sobie skonfigurować nasz plik odpowiednio, tak? Musimy utworzyć mu aliasy. Tylko teraz muszę zobaczyć dokładnie. Zwróćcie uwagę. Tutaj mamy aliasy, tak? Mamy alias do produkcji, do serwera deweloperskiego, do naszego lokala i mamy też both, czyli produkcja i deweloperski, tak? Czyli tworzymy sobie taki plik. I załóżmy, że produkcja to jest defuser na domenie example.com i nasza aplikacja, nasz WordPress znajduje się w folderze production, tak? Nasz deweloperska strona jest, tutaj akurat to jest lokalne IP, nieważne, jest to użytkownik na jakimś serwerze w określonej lokalizacji, tak? Nasz lokal jest w lokalnej lokalizacji pod wagrantem i mamy też alias both, czyli produkcja i dev, tak? I teraz jakbyśmy chcieli zaktualizować wtyczki na przykład na produkcji i na dewie, no to musimy mu odpalić polecenie WP, potem podajemy alias, nie wiem, czy to jest dobre widoczne, powiększę może, potem podajemy mu alias i komendę z WP CLI, jakąkolwiek, którą chcemy wydać, tak? Czyli jeśli chcielibyśmy na przykład zaktualizować wszystkie wtyczki, no to robimy WP both, plugin, update, myślnik all. Odpalamy to z dysku lokalnego u siebie i te zmiany robią się na zewnątrz, jakby na tych wszystkich instancjach, które mamy zdefiniowane w tym pliku wpcli YAML, tak? I ten plik, on może mieć, możemy mieć wpcli globalnie na użytkownika, czyli on znajduje się wtedy w naszym folderze domowym. Może on być per projekt i wtedy na przykład znajduje się bezpośrednio w naszej instalacji WordPressa. I jeszcze jest trzecia lokalizacja. Zapomniałem. Zapomniałem, kurczę, gdzie ta trzecia lokalizacja jest, ale to jest do doczytania, nie będę tego teraz szukał. Generalnie no, jakby te dwie są najważniejsze tak naprawdę, no bo mamy albo nasze globalne ustawienia, czyli tak jak w przypadku wcześniej mówiłem, że możemy w tych globalnych ustawieniach sobie ustawić, że nasze hasło do bazy danych zawsze jest root i nasz login do bazy danych zawsze jest root. Dzięki temu, jak będziemy sobie instalować
ale wtedy w naszym jakby wtedy będzie to się instalować zawsze przy pomocy tego tych danych jakby, tak? Tutaj ktoś pisze, że to się będzie przykładowo idzie na lokalu. No właśnie nie idzie na lokalu, ponieważ mamy skonfigurowane w tym pliku, że ten użytkownik łączy się przez SSH do tego serwera i tutaj jest nasza lokalizacja. Oczywiście ten plik wp-cli.yaml znajduje się na naszym lokalu, ale jeśli chcielibyście zarządzać kilkoma WordPressami z poziomu serwera, to też jest to możliwe, tylko trzeba to odpowiednio skonfigurować, no bo serwera CyberFolks, ja mogę też zalogować się po SSH na serwer albo w innej firmie hostingowej, albo w CyberFolksach, ale na inny serwer, tylko po prostu kwestia ustawienia kluczy SSH i to też będzie działało, więc w taki sposób też to można zrobić. Nie trzeba tego konfigurować lokalnie, tak? Jakby zazwyczaj się to robi lokalnie na zasadzie, że ja jako deweloper pracuję sobie lokalnie u siebie, tak? Ale można też, wtedy odpalam sobie lokalnie te komendy na serwerach zdalnych. Dobra. Więc ja bym to rozwiązał przy pomocy właśnie tego pliku wp-cli.yaml i jak sobie wyszukacie running commands remotely, to właśnie to się wam pokaże w wynikach wyszukiwania dostęp do tej strony i tutaj można sobie przeczytać dokładnie co i jak. Super, super. Może jeszcze spróbujemy jakieś jedno, może dwa pytania i już będziemy powoli kończyć, bo trochę nam się przedłużyło. Ale jeszcze jakbyś mógł powiedzieć, myślę, że to mogłoby wiele osób interesować, czy za pomocą WPCLI da się robić upload na przykład z lokala do, jeżeli masz robić stronę na lokalu i później chcesz ją przenieść na produkcję, czy da się zrobić to za pomocą WPCLI? Za pomocą samego WPCLI nie dasz chyba rady tego zrobić. Albo nie wiem. Czekaj. To znaczy tak, gdybym ja miał to zrobić na teraz i na tą wiedzę, na którą mam, czekaj, nie, to się tak nie nazywało. Jak się nazywał ten MyGreatDB, nie? Jest coś takiego. O, Delicious Brains. Jakby wiele wtyczek, zwłaszcza tych komercyjnych, tych płatnych, ma rozszerzenia do WPCLI. Więc jeśli używacie na przykład WP MyGreat, to jakby ta wtyczka udostępnia wam interfejs WPCLI. I jak widzicie, mamy tutaj import, export, find and replace, push i pull, czyli przy pomocy właśnie pusha i pulla można by opublikować te zmiany na zdalnym serwerze, jeśli to wszystko jest odpowiednio skonfigurowane. Więc jeśli miałbym to robić na dzisiaj, to zrobiłbym to prawdopodobnie przy pomocy tej wtyczki albo przy pomocy Gita, czyli kontroli wersji tak naprawdę, nie? Pracuję lokalnie, komituję do repozytorium i tam mam jakąś automatyzację, która mi właśnie w momencie, kiedy pojawi się nowy kod w jakiejś określonej gałęzi, buduje mi całą aplikację, czyli te pliki, wszystkie SCSS-y, optymalizuje pliki graficzne, buduje JavaScripty i przez SSH wrzuca to na serwer na przykład deweloperski, w zależności od tego, na jakim branchu jesteśmy, na serwer deweloperski czy produkcyjny, a zresztą odnośnie tego będę miał prezentację na WordUpie w Gdyni, więc jak ktoś jest z Gdyni albo wybiera się do Gdyni, to właśnie będę mówił o automatycznym deploymencie, więc tam też będą pewne rzeczy przy pomocy WPCLI, które można sobie jakoś to wszystko połączyć i zautomatyzować. Właśnie zapraszamy na WordUp do Trójmiasta 22 kwietnia. Właśnie widziałam, że będziesz Marcin o tym robił prelekcję, także dobrze, że o tym wspomniałeś. No dobra, słuchajcie, myślę, że będziemy już zmierzać do końca, bo już i tak trochę nam się przedłużyło, ale spoko, nie ma problemu. Marcin, ty jeszcze masz tutaj konkurs, dobra. Tak, chciałem wrzucić na koniec taki slajdik, więc jeśli jesteście zainteresowani moim e-bookiem, to możecie sobie wejść pod ten adres, ja sobie go skopiuję i wrzucę wam też do
do czata bit.ly, myślnik WP, kośnik WP, myślnik CLI, myślnik konkurs. To jest formularz Google, tam możecie podać swój adres e-mail i po prostu dzisiaj pod koniec dnia, jak po pracy siądę do tego spośród wszystkich osób, które tam podały swoje e-maile, wylosuję 3 osoby i skontaktuję się z nimi bezpośrednio na maila i wyślę wam po prostu kody rabatowe dające wam 100% zniżki. Dające wam 100% zniżki, więc będziecie mogli sobie po prostu tego e-booka pobrać i tam jest dużo więcej informacji niż dzisiaj miałem okazję wam pokazać. Będziecie mogli sobie to na spokojnie przeczytać, zapoznać się z nimi i tak dalej. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie do mnie marcin@krzymiński.net odnośnie WP CLI, odnośnie WordPressa. Jak tylko będę miał czas, to po prostu będę wiedział przede wszystkim, no to na pewno wam pomogę i odpowiem. Także mega wam dziękuję za poświęcony czas. Przepraszam, że tyle czasu to zeszło, ale mam nadzieję, że jakby dowiedzieliście się kilku ciekawych rzeczy i zaczniecie używać części WP CLI-a. Pamiętajcie o tym, że na CyberFox macie WP CLI zainstalowane automatycznie, tylko musicie sobie po prostu włączyć dostęp SSH i tyle. Tak. Także mega dziękuję jeszcze raz. Dzięki wielkie, Marcin. Ja mam jeszcze tylko dla was informację, jeżeli chodzi o nasze pakiety hostingowe, to ten WP CLI jest dostępny w pakietach hostingowych WordPress, tam od tego drugiego pakietu. Jeśli macie jakiekolwiek pytania odnośnie, czy u was na waszym koncie to WP CLI działa, czy chcecie się przenieść na inny pakiet, to ja was zapraszam do kontaktu z supportem. Na naszej stronie znajdziecie zakładkę kontakt i tam z supportem najlepiej się skontaktować, także tam was poprowadzą, jak tutaj wszystkie, no odpowiedzą wam po prostu na pytania osoby, które tam na co dzień się tym zajmują. Widzę, że Marcin wrzuciłeś link do prezentacji. My będziemy za jakiś czas, myślę, że tak do 2 tygodni publikować nagranie na YouTubie, a także wyślemy wam link do nagrania, także na pewno tutaj nie przegapicie. Jeżeli oczywiście macie czas 22 kwietnia, to zapraszam do Gdyni na WordUp, a 12 do 14 maja odbywa się WordCamp, taka konferencja poświęcona WordPressowi. Ona się w tym roku odbywa w Gdyni, także nie w Gdyni, w Gliwicach. W Gliwicach. WordCamp w Gliwicach w maju, także tutaj polecam też łapać bilety, ponieważ tamte bilety się dosyć szybko rozchodzą i później przed samym terminem już nie ma dostępnych miejsc i my tam na pewno też będziemy jako CyberFolks, także będzie okazja, żeby się spotkać bezpośrednio i porozmawiać. Ja wam dziękuję, jeszcze sporo z was dotrwało tutaj prawie te 2 godziny. Dziękuję ci, Marcin, za przygotowanie tego webinaru. Polecam wam tą książkę Marcina, także jeżeli, szczególnie dla osób, które nie używały jeszcze WP CLI, jeżeli chcecie się tego nauczyć, no to warto wziąć udział w konkursie, bo no tutaj dosyć szybko można z tej książki się nauczyć używać WP CLI-a. No i cóż, dzięki wielkie, miłego dnia i do zobaczenia na kolejnych webinarach. Cześć, dzięki.